A teraz 82. odcinek gawędy radiowej Zygmunta Nowakowskiego o literaturze polskiej. Tytuł: Sejm na scenie. Teatr pełny, nawity, z dostawnymi krzesłami. Palca nie ma gdzie wsadzić. Wielki szlem z wielką koroną, mianowicie z koroną prawdziwą, bo w loży siedział król Stanisław August. Ludzie walili oklaski, aż trzęsła się sala. Gdy ze sceny padły słowa pochwały pod adresem Sejmu i króla, zerwała się lawina braw i aktor musiał te słowa powtórzyć. Ale to nie wystarczyło i publiczność zażądała, by je wypowiedział raz jeszcze. Oczywiście aktor powtórzył. Oczy wszystkich były zwrócone ku loży królewskiej. Stanisław August, wychyliwszy się, dziękował ukłonem. Oklaski wzmogły się, nabrały na sile i aktorzy ledwo mogli mówić, bo niemal po każdym zdaniu. Razem z brawami odzywały się okrzyki: autor, autor, fora, fora. Jakiś rozentuzjazmowany widz cisnął z parteru kieskę pełną dukatów pod nogi aktora Świeżawskiego, który grał rolę starosty. Nagrałem się w życiu wiele ról, nigdy jednak nie zdarzyło się, by mi ktoś z widowni rzucił worek złota. Szczęściaż ten Świeżawski. Pewnie zaraz po spektaklu poszedł się urżnąć z radości, a wziął z sobą kolegę i przyjaciela Owsińskiego, który był słynnym na całą Warszawę popijałą. Taka to była premiera komedii Juliana Niemcewicza pod tytułem Powrót posła. Odegrano ją dnia 15 stycznia 1791 roku, więc w niespełna 4 miesiące przed uchwaleniem Konstytucji Majowej. Teatr nasz, myślę teatr zawodowy, teatr z prawdziwego zdarzenia, ma za sobą niespełna 200 lat historii. Na przestrzeni tych 2 wieków sztuka Niemcewicza zdobyła sobie pozycję niezwykłą, wręcz wyjątkową. Bezpośrednio po premierze król napisał zwięzłą, a niezmiernie trafną recenzję w jednym zdaniu. Całość zawierała treść Sejmu. To prawda. Król nie po raz pierwszy okazał się znawcą teatru. W tej 3-aktowej, mało obsadnej sztuce znalazło się wszystko, nad czym obradował, do czego dążył Sejm Wielki, który do historii przeszedł pod nazwą 4-letniego. Niemcewicz mówi o naprawie rządu, o konieczności zniesienia liberum veto, o tym, by zaprowadzić sukcesję w miejsce elekcji królów. Porusza sprawę chłopską, domagając się uwłaszczenia włościan. Jak w ostatniej księdze pana Tadeusza oboje państwo młodzi znoszą pańszczyznę, tak samo w finale Powrotu posła pod Komorzy, chcąc uczcić zaręczyny syna, obdarowuje wolnością wszystkich swych poddanych. Mówi do lokaja Jakuba i do służącej Agatki: dzień dzisiejszy jest dla mnie święty i radośny. Nie chcę, ażeby obchód oznaczył go głośny. Milej mi będzie, że ci, z których żyję pracy, stwierdzą go szczęściem swojem, poczciwi wieśniacy. Niech ich podległość ze dniem dzisiejszym ustaje. Ciebie i włość mą całą wolnością nadaje. Powrót posła zawiera istotnie treść Sejmu, przedstawiając szeroki wachlarz spraw, które były tematem obrad. Mowa o reformach politycznych i o zagadnieniach wychowania, o konieczności poprawy komisji edukacyjnej, o rozsądnym kształceniu kobiet. Nie koniec na tym. Niemcewicz występuje przeciwko bezmyślnym, głupim, a kosztownym wojażom za granicę, które zamiast przysparzać krajowi pożytecznych obywateli sprawiają, że kto wyjechał z Polski cielęciem, ten wracał wołem. Nadto autor w sposób wysoce dowcipny i lekki wyśmiewa zepsucie smaku literackiego i pogardę dla mowy polskiej. Oto próbka stylu, którym posługuje się z francuziała do szpiku kości histeryczka Starościna. Bardzo jestem rozgniewana, że nie mogę udać się na przyjemne ich śniadanie. Głowa mi źle robiła przez noc całą i koszmar przeszkadzał mi zamknąć oko. Jestem w strasznej feblesie. Skoro będę lepiej, polecę w ręce kochanej kuzynki. Przeczytawszy ten list, pod Komorze pyta żony: głowa źle mi robiła? Co za wyraz nowy? A żona mu wyjaśnia: znaczy la tête m'a fait mal, francuskimi słowy. Tak to wtedy gadano i tak Niemcewicz szydził z tego małpowania francuszczyzny. W
komedii występuje wszystkiego 10 osób, w czym liczymy już i służbę, której jeden przedstawiciel, kozak, nie mówi po polsku ani słowa, ale posługuje się wyłącznie językiem ruskim. Rzecz dzieje się nie w stolicy, nie w Warszawie, lecz na wsi, we dworze podkomorzego, a Niemcewicz, operując tak szczuplą ilością aktorów i jedną tylko dekoracją, potrafił przedstawić na scenie dwa ścierające się nawzajem obozy polityczne, więc zwolenników i wrogów reformy rządu. Jest to jakby doskonały przekrój Polski u schyłku XVIII wieku. Przekrój oszczędny, niezmiernie plastyczny i zarazem niezmiernie śmiały. Dojrzałość, zarówno literacka, jak polityczna tego przekroju, zadziwia nas tym bardziej i uderza tym bardziej, że autor był człowiekiem młodym, liczył sobie bowiem na wówczas 33 lata. Odznaczał się wielką odwagą osobistą. Gdy jako poseł spotkał się w sali sejmowej z zarzutem: wyrodku, i ty, sam dawny szlachcic, za chłopami odzywać się odważasz, zareplikował z miejsca: wyrzucano mi, że ja chłopom powrócić chcę wolność, że cudzoziemskimi napojony jestem maksymami. Widziałem obce kraje, ale Polskę kochałem i kocham nad wszystko. Bodajbym nigdy na inny nie zasłużył zarzut, jak na ten, że chłopów chcę widzieć wolnymi. Niemcewicz, który przeszedł do historii z przydomkiem Człowiek Polska, Człowiek Naród, wyniósł z domu głęboką miłość ojczyzny. Świadczy o tym fakt, że jego matka, dowiedziawszy się o wywiezieniu senatorów przez Repnina do Kaługi, zemdlała z bólu. Niemcewicz nie mdlał nigdy. Był człowiekiem walki o Polskę, walki nieustannej. Jego komedia, której miejsce w dziejach naszego teatru znajduje się gdzieś między Krakowakami i Góralami Bogusławskiego, a Weselem Wyspiańskiego, otóż jego komedia to wyzwanie, to akt wielkiej odwagi. Jeśli powiedziałam, że powrót posła jest w naszej literaturze pozycją niezwykłą, wyjątkową, pośpieszam dodać, że żadna inna sztuka nie miała tak dziwnej kariery. Nazajutrz po premierze pojawia się w Sejmie interpelacja domagająca się ściągnięcia sztuki z afisza i kary dla autora. Marszałek Sejmu Małachowski odmawia głosu interpelantowi, którym był krzykacz i kabotny i obskurant poseł Sucholewski. Ale sam Niemcewicz prosi, by temu blaznowi pozwolono mówić. Tak się też i stało. Sucholewski z patosem, z wrzaskiem wołał: skarżę jaśnie wielmożnego Niemcewicza, posła imszlanckiego, autora komedii pod tytułem Powrót posła. Skarżę i skarżyć będę, że autor prawo narodu wolnej elekcji, przysięgą króla zatwierdzone, instrukcjami województw, w nienaruszeniu zachowane, znieważył i wydrwił, a komedianci powtórzyli. Plut, pomstował ile wlazło, pyskował ten Sucholewski. Żądałby Niemcewicza oddano pod sąd, by ukarano dyrekcję teatru, by pociągnięto do odpowiedzialności policję, która pozwoliła na wystawienie tak bezecnej sztuki. Pomstował na widzów, którzy ośmielili się oklaskiwać autora i wykonawców. Im bardziej zaś grzmiał i zgrywał się, tym bardziej sala pękała ze śmiechu, przerywając mu co chwilę. Wreszcie poseł Sołtan zażądał od marszałka, aby podobne więcej nie powtarzały się zdarzenia, które na samo strucie czasu tu wprowadzone słyszeliśmy. Sucholewski, skonfundowany, nie znalazłszy u nikogo oparcia, umilkł wreszcie, a jego mowa zapewniła sztuce Niemcewicza jeszcze większe powodzenie. Odetchnijmy na chwilę. Powrót posła był jakby zwierciadłem Polski ówczesnej. Widzowie umieli odgadnąć wszystkie aktualności. Potrafili się dopatrzeć wszelakich aluzji, z czym wiąże się pewne zabawne zdarzenie. Publiczność przypuszczała, że Niemcewicz, opisując szambelana, eleganta warszawskiego, chciał ośmieszyć księcia Józefa. Dopatrywano się tej aluzji szczególnie w wierszach. Gdy szambelan do butów srebrne przypiął kolce i przed pałac zajechać kazał kabriolce. Książę Józef postanowił zemścić się, zresztą zemścić się szlachetnie, zarazem dowcipnie. Pisze pamiętnikarz. Książę Józef był pierwszym elegantem Warszawy. Był celem westchnień wszystkich kobiet, jeździł po Warszawie w ostrogach, w pięknej kariolce, pysznymi końmi i sam powoził.
Publiczność do niego stosowała te wiersze. Gdy się książę o tym dowiedział, zajechał przed dom posła inflanckiego Niemcewicza, przymusił go wsiąść z sobą do kariolki, obwiózł po Warszawie pod ognami wszystkich kobiet i tak się zemścił. Jeśli to prawda, musiała być wielka uciecha w całej Warszawie. Powrót posła jest pierwszą polską oryginalną komedią polityczną. Gdy czytamy ją dzisiaj, widzimy nie osoby, ale raczej przedstawicieli kierunków czy stronnictw. Widzimy ścieranie się dwóch obozów. To, co zadecydowało o sukcesie bieżącym, sprawiło jednak, że sztuka ta, aktualna podczas obrad Sejmu czteroletniego, dzisiaj budzi w nas przede wszystkim zainteresowanie jako dokument historyczny o niezmiernym znaczeniu. Akcja sztuki, zresztą blacha, schodzi na dalszy plan i streszczać jej nie warto. Dziś jest to tylko utwór do czytania. Żaden zaś teatr nie pokusi się o wskrzeszenie powrotu posła, gdyż byłaby to próba skazana z góry na klapę. Mówiąc tak, nie chcę bynajmniej zmniejszać wartości literackich powrotu posła. Dialog jest świetny, lekki, cięty. Niemcewicz umie posługiwać się złośliwą, jadowitą parodią. Unika zaś morału, przemycając naukę pod postacią dowcipu, który w lot chwytała współczesna publiczność. Trzymając się starego schematu komedii francuskiej, napisał rzecz zupełnie nową, na wskróś polską. Jakby w kropli obserwowanej pod mikroskopem pokazał społeczeństwo. Pokazał Sejm. Jego sztuka to wielkie wydarzenie polityczne. To wstrząs tak potężny, że śmiało można, jak wspomniałem, ulokować powrót posła między krakowiakami, góralami a weselem. Sztukę Bogusławskiego w ciągu lat 20 grano 144 razy, do czego daleko, bardzo daleko powrotowi posła, choć przedstawiano go nie tylko w Warszawie, bo także w Krakowie i na prowincji. Wesele potęgą artyzmu wyrasta wysoko, wysoko ponad sztuki Bogusławskiego i Niemcewicza. Jeśli zaś odważyłem się zestawić te trzy pozycje, chciałem tylko podkreślić siłę, z jaką publiczność reagowała. Po premierze Wesela widzowie jakby zaczadzeni czy zagazowani długo siedzieli w milczeniu, wstać i pozbierać się nie mogąc. Po premierze Krakowiaków i Górali Niemiec Zojme napisał: trzeba by bardzo być zimnym z natury, by nie dać się porwać powszechnemu entuzjazmowi. Muszę wyznać, że nigdy w życiu nie zauważyłem, ani też sam nigdy nie doznałem wrażeń silniejszych, głębszych i trwalszych. Po premierze powrotu posła Tadeusz Matuszewicz umieścił w Gazecie Narodowej i Obcej taką recenzję. Zgromadzenie słuchaczy wszystkie miejsca aż do nacisku napełniło. Oklask powszechny i prawie nieprzerwany uwieńczył to dzieło obywatelstwa i dowcipu. W całym ciągu grania tej sztuki widać było nie tylko ukontentowanie ciekawości nasyconej zabawą, ale przeniknienie obywatelskie, którym serca przytomnych zostały przejęte, słysząc własną swą ku ojczyźnie miłość z czułością i dowcipem oddaną. W dniu następnym reprezentacja tejże komedii powtórzoną została. Równy był nacisk, równe ukontentowanie słuchaczy. Tak grał tę sztukę młody, mający wszystkiego 25 lat życia teatr polski. Tak reagowała równie młoda widownia. Sukces był olbrzymi. Komedią Niemcewicza zainteresowały się obce dwory, a wkrótce ukazał się przekład niemiecki. Matuszewicz słusznie określił tę sztukę jako dzieło obywatelstwa i dowcipu. Wszelako zdaje mi się, że najbardziej trafnie ujął rzecz król Stanisław August w słowach: całość zawierała treść Sejmu. To prawda. A pamiętajmy, że ten Sejm dał nam Konstytucję 3 maja. Następna gawęda Zygmunta Nowakowskiego w przyszłą niedzielę.